można powiedzieć, najbardziej gorące nazwisko na polskim rynku medialnym, Marcin Najman. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Marcin, ja obserwuję Twoje poczynanie i powiem Ci, że naprawdę zadziwiasz mnie. Dlaczego, Tomek? No nie, no co mam Ci powiedzieć o obronie Częstochowy czy innych rzeczach? Kurczę, no naprawdę dużo rzeczy się dzieje. Ty się skupiłeś na sporcie teraz? W ogóle miałeś czas na skupienie? Oczywiście. Za mną bardzo solidne przygotowania. No tyle sparingów stoczyłem, że w ostatnich 3 latach chyba tyle nie stoczyłem sparingów, co w tej sesji przygotowawczej. Zacznijmy od wagi. Będzie to 100 kilo czy 100 ile? No stówka sama może nie będzie, no ale jeżeli ważyłem 118, dzisiaj między 108 a 109, a na walkę wniósłbym 105, 106, no to chyba progres znaczący. Wy żeście przyjmowali jakiś limit, czy po prostu nie, zostawiliście? Open. Ale żeby go złapać, muszę ważyć mniej. Słuchaj, tak szczerze mówiąc, to stoi obok nas, ale dobra, skupmy się na tym, co my mamy do porozmawiania. Jak przygotowania, jeśli chodzi o team z Bielska Białej, berserkerów, Damiana Herczyka, jak on to ocenia? No to trzeba by było zapytać Damiana, wiesz, sztab i sparring partnerzy dali z siebie wszystko. To, co mogli zrobić, już zrobili, a cała robota należy do mnie i nie można nigdy wynikiem czy przebiegiem walki później zbytnio ani gloryfikować, ani też obciążać tych ludzi, bo oni Ci pomagają, ale to Ty masz wykonać robotę i to wszystko jest tylko i wyłącznie w moich rękach. Trener MMA, ale jednak walka jest w boksie i tutaj masz większe doświadczenie. No tak, ale na dziś dużo wygodniejsza byłaby dla mnie formuła MMA. No dobrze, małe rękawice będą atutem Twoim? Mogą być. Jak trafię, to będą. Słuchaj, co zrobić, żeby trafić rywala, który no, jest szybki? No, trzeba powiedzieć tak, bo jest z lżejszej wagi, wywodzi się z lżejszej wagi, nie można mu odmówić doświadczenia pięściarskiego. Po prostu trzeba w odpowiednim dystansie, w odpowiednim tempie wyprowadzić cios, trafić i wygrać. Miałeś jedną walkę K1 w oktagonie, ale bokserskiej, dwie. W oktagonie jedną. No właśnie, w oktagonie jedną, o tym mówię, o tym pojedynku, ale pięściarskiego pojedynku w oktagonie nie miałeś. Jak tutaj przełożyć pracę nóg, żeby rywala dogonić? Będzie trudniej, bo to jest dużo większa płaszczyzna, przestrzeń w oktagonie niż w ringu. Natomiast nad tym też pracowaliśmy, więc mam nadzieję, że wszystko zagra i będzie to, kto wie, może wcale nie taka trudna walka, jak się wszystkim wydaje. Wrzucałeś ostatnio sporo zdjęć, były też zdjęcia, że sylwetka się poprawiła. Faktycznie jest taka zmiana? No jest. Nie wiem, czy widać tak gołym okiem, ale jest. Także na pewno nie zlekceważyłem tych przygotowań. Możecie być pewni. Jeśli chodzi o te pięściarskie umiejętności, coś poprawiłeś, coś zmieniłeś takiego, bo jest to typowy pięściarski pojedynek. Poprawić nic się nie da, jeżeli się już jest po operacjach barków, jeżeli się czeka na kolejne operacje, na kolejnego barku, to się już nie da poprawić, bo to już jest zupełnie inna płaszczyzna zadawania ciosów, zupełnie te ciosy są już technicznie odstają od tego, co było kiedyś. Natomiast da się z tego wycisnąć na tyle, żeby go znokautować. Widziałeś ostatnio galę Genesis i tam, gdzie było sporo klinczu, to na przykład Marcin Różalski z cięższym zawodnikiem, powiedzmy sobie, trudno radził, tak bym powiedział. Czy ty myślisz o tym, że tutaj, powiedzmy, ta twoja waga i przewaga kilogramów, jeśli będzie gdzieś klincz i gdzieś sędzia na chwilę przetrzyma, będzie twoim atutem? Tak, tak myślę. Natomiast generalnie u nas nie będzie takiego typowego klinczu jak w Genesis, bo tam były łokcie i klincz był normalnie formułą walki. Tutaj po 5 sekundach sędzia będzie rozrywał. W ogóle takie pojedynki na gołe pięści podobają Ci się? To gdzieś dla Ciebie jest to dobry kierunek? Pytam Cię jako byłego pięściarza. Tak, gala Genesis mi się bardzo podobała. Resztę gdzieś mi nie podchodziła, natomiast ta Genesis, klimatyczna bardzo impreza. Sam chętnie wystąpiłbyś w przyszłości kiedyś, jeśli by była taka szansa, nagle coś się otworzyło i ktoś zażądał albo nie, powiedzmy... Nie zrobiłbym tego swoim ręką. To ja się po prostu dziwię, no nie wiem, no... A w tej gromadzie przynajmniej tam się biją za jakieś grosze i dopiero na końcu jest jakaś tam wypłata, tak? Ja sobie nie wyobrażam, żeby za paręset złotych robić sobie krzywdę w ten sposób, że niszczyć sobie narzędzia pracy, bo rękami nie tylko się bijesz, ale też pracujesz, szykujesz jedzenie, ubierasz się. Żeby tak niszczyć ręce za parę złotych, to ja jestem naprawdę pełen uznania.
No ale oni pięściarzy nie namówili. Jedyny to chyba Tomek Gromadzki był, który gdzieś tam zdecydował się. Reszta po prostu pięściarzy to minęła. A tak naprawdę zdesperowani kickbokserzy, którzy nie mają walki i nie mają dużych wypłat, poszli na to. Przykre i smutne jest to, że kickboxing niestety jest w takiej zapaści w Polsce. No, była organizacja DSF, która zrobiła kawał dobrej roboty. Natomiast jak się okazało, jest to tak trudny biznes, że się to wszystko skończyło. Ubolewam, bo kickboxing to piękny sport. Marcin, zapytam Cię, bo to nie ominę tego tematu, temat Twoich występów w TVP. Młodzież nie jest zachwycona tym, co prezentuje się w mediach, powiedziałbym, mainstreamowych. I gdzieś tam dużo krytyki też spadło. Ty świadomie wziąłeś na siebie, powiedzmy, takie ryzyko, że idziesz i idziesz pod prąd, bo tak naprawdę to idziesz pod prąd, szczególnie tutaj w organizacji Fame MMA, bo myślę, że większość ludzi gdzieś jest na tych antyrządowych pozycjach. Tak mi się wydaje, przynajmniej jeśli chodzi o młodych ludzi. Ja nie jestem ani na rządowych, ani na przeciwrządowych. Ja zawsze mówię to, co myślę. Nie posądzajcie mnie o to, że występując w takiej czy innej telewizji, będę mówił tak, jak im odpowiada. Jeżeli mnie zapraszają, to mają świadomość tego, że ja mówię to, co myślę. A jeżeli się w jakieś poglądy, no, w różnych kwestiach tam pokrywają, no to tak już jest, ale nie dlatego, że ktoś tu jest koniunkturalistą. Nigdy nie byłem koniunkturalistą i zawsze... Zawsze miałem bardziej konserwatywne poglądy. I się wydawało, że jesteś zawsze na antypozycji, a nagle jesteś... No, na pozycji. Na pozycji jesteś. Nie, no jak się okazało, wszyscy byliśmy na pozycjach. Co w ogóle myślisz o tych ostatnich w ogóle wydarzeniach w Polsce? Bo Polska przechodzi perturbacje, to widać gołym okiem. Ten koronawirus gdzieś zachwiał wiele rządów na świecie, wiele pozycji, wiele legend padło i wiele pomników zaczęło spadać. Nie wiem, czy to jest wina tylko koronawirusa, czy po prostu jest taki czas. To jest smutny czas, że polityka może tak dzielić ludzi nawet w rodzinach. 20 lat temu potrafiliśmy mieć różne poglądy polityczne, ale nie żreć się tak nawet wśród przyjaciół. Ja dzisiaj mogę powiedzieć z ręką na sercu, że mam takich przyjaciół, że możemy się różnić i się różnimy w różnych ocenach sytuacji politycznych, ale żadnych nie mamy prywatnie do siebie pretensji. Natomiast niestety jesteśmy wyjątkiem. Generalnie więcej ludzi dzisiaj w Polsce potrafi o politykę zakończyć wieloletnie przyjaźnie. To jest bardzo smutne i bardzo niepokojące. Kto podzielił? Nieodpowiedzialni ludzie, którzy podjudzają i tyle. No te już nie, dobra, nie będę się na temat tych marszy wypowiadał, czy marszów, bo... Nie, no to zostawmy, tak, bo tutaj jest jakby... To jest konferencja Fame MMA. Natomiast nieodpowiedzialni ludzie, którzy wyprowadzają ludzi na ulicę, powodują to, że te rany się pogłębiają, a nie zasklepiają. No tak, ale decyzje polityków powodują to, że ludzie zaczynają wychodzić, bo ludzie są tacy, jacy są. Jak się czują skrzywdzeni, wychodzą na ulicę. Tomek, musiałbym już odpowiedzieć Ci politycznie, a jesteśmy na konferencji Fame MMA. Dobra, zapytam Cię tak. Nie boisz się, że stracisz trochę kibiców przez swoje występy, na przykład właśnie w TVP? Nie, ponieważ ja zawsze robię to, co uważam. Nie robię tego, żeby mieć kibiców czy nie mieć kibiców. Jeżeli ktoś chce mi kibicować, jest mi bardzo z tego powodu miło, ale ja nie będę swojego życia dostosowywał do tego, jak ktoś ma mi kibicować, czy ma mi nie kibicować. Wierzysz w koronawirusa, czy nie? Oczywiście, że wierzę, natomiast nie wierzę w takie spustoszenia, jakie za sobą niesie. Oczywiście jest procent ludzi, którzy przechodzi to bardzo poważnie, ale uważam, że dużo bardziej bolesne dla polskiej służby zdrowia jest to, że bardzo wielu ludzi jest w kwarantannach, medyków chociażby. I to, myślę, systemowo bardzo, bardzo niszczy całą służbę zdrowia i to, że są takie braki, jeśli chodzi o ten czynnik ludzki w polskiej służbie zdrowia. Ja tak szczerze mówiąc, jak Ty kiedyś pytałeś się, czy znasz kogoś, kto ma koronawirusa? Nie, no dzisiaj to ja znam, większość miała. No.
A ja inaczej to powiem. Nawet wiem, że w Częstochowie w pewnym momencie gdzieś w zakładach pogrzebowych zabrakło miejsc. Tak sobie skojarzyłem kiedyś, jak mówiłeś. Nie, jest dokładnie odwrotnie. Zakłady pogrzebowe mają dużo mniejszy obrót z tego powodu, że bardzo wiele operacji jest poodkładane. Ja rozmawiałem z właścicielem zakładu pogrzebowego, notabene, który kiedyś mnie sponsorował i miałem reklamę tego zakładu na sobie. Tomek Gromadzki nawet pogrzeby online robił, więc filmował. No, także i rozmawiałem z właścicielem takiego biznesu. No, przecież ktoś to musi robić, tak? Chyba naturalne. Natomiast muszę ci powiedzieć, że usłyszałem od niego coś, co było zaskakujące. Interes siada ze względu na to, że jest wykonywanych dużo mniej operacji. No co, mam nadzieję, że jest, że... Dobra, inaczej, nie będę zabierał tutaj głosu. Marcin, jak w sobotę? Zwycięstwo przez knockout. Dziękuję.